Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2019, wydarzenie tygodniowe. Jesteśmy w Hiszpanii, na torze w Barcelonie, w Katalonii. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka. No i już za chwileczkę zaczniemy. Słuchajcie, wyścig w Hiszpanii, wydarzenie tygodniowe, w którym tutaj właśnie bierzemy udział. Tak jak widzicie, no McLaren 1998 rocznik, no oczywiście nie jest to nic łatwego w prowadzeniu. No i słuchajcie, udało się przejść przez treningi, przez kwalifikacje, no i teraz właśnie za chwileczkę zaczniemy wyścig, jeżeli chodzi właśnie o to wydarzenie tygodniowe. No i słuchajcie, 25% wyścigu, oczywiście osiągi samochodu równe, samochód bezpieczeństwa wyłączony, kolizje włączone, uszkodzenia pojazdu zmniejszone, no i reguła parku zamkniętego wyłączona, ograniczenia zakrętów rygorystyczne, no i temperatura opon, powierzchnia i osnowa. No i słuchajcie, zaczynamy za chwileczkę, zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. No mamy jako taki setup przygotowany na Hiszpanię, zobaczymy, czy ten setup oczywiście się sprawdzi, jeżeli chodzi o tutaj do czynienia właśnie na tym torze w Hiszpanii i przede wszystkim jeżeli chodzi o ten bolid. No wiemy tutaj, słuchajcie, że na tym torze naprawdę są takie miejsca, gdzie trzeba mocno uważać naprawdę przy każdym wejściu w zakręt. No i słuchajcie, najważniejsza sprawa oczywiście, żeby nie łapać kar bez potrzeby tutaj. No i już za chwileczkę zaczynamy. Strategia wyścigowa, zobaczmy, jak to wygląda. Konfiguracja, szybciutko zmienimy sobie ustawienia. No zobaczmy, jak to wygląda tutaj Hiszpania. Okej, bierzemy właśnie te ustawienia. Dobrze, strategia wyścigu, no mamy tutaj albo bez zmiany opon, albo ze zmianą opon. No na razie, tak jak widzimy, powinno być bezchmurnie, więc no spróbujmy. Oczywiście zawsze możemy, słuchajcie, na zmianę opon zjechać, możemy spróbować oczywiście pojechać cały wyścig tutaj bez zmiany opon. No dobra, to jest nasza strategia na ten wyścig i zaczynamy. Sprzęgło przytrzymane. Dobra. Ależ nas tutaj powiało na początku. No musimy teraz wrócić na ten tor. No niestety, to jest ten samochód. Ależ teraz będziemy musieli gonić. Przebijać się troszeczkę przez ten tłum. Szkoda. Dobra, spróbujmy to zrobić od wewnętrznej. Dobra, przebijemy się teraz na tą stronę tutaj. Dobra, jeszcze na razie bez żadnych tutaj stłuczek. Przebijamy się dalej. Ajajaj. Ależ już skrzydło mocno uszkodzone. No tu jest to miejsce, gdzie trzeba naprawdę mocno uważać. No naprawdę przebicie się tutaj. Próbujemy to oczywiście zrobić jak najszybciej. No ale z tym uszkodzonym skrzydełkiem też będzie ciężko tutaj jechać. No znowu lekki kontakt. No już pierwsze ograniczenie. Dobra, zbliżamy się do tej prostej. No tutaj spróbujmy połknąć troszkę tych kierowców. No jeszcze czterech. No zróbcie troszkę więcej miejsca, panowie, z tej strony. No spróbujmy się przebić.
Dobra, przebite na sam początek. No i trudno, musimy, słuchajcie, jechać z tym uszkodzonym skrzydłem, nie mamy wyboru. Ależ zepsuty start. No zapomniałem, słuchajcie, że ten samochód jak dostanie za dużo obrotów, to po prostu jest niebezpieczny. Niebezpieczny. I tak naprawdę nieźle tam opanowana sytuacja, no ale później oczywiście no uderzenie tak naprawdę z dużą siłą w samochód z przodu i niestety urwane skrzydełko, ale jako tako jeszcze jedziemy. Na razie te sektory fioletowe, no ale to jest oczywiście drugie kółko, więc za wcześnie tutaj mówić o jakichś dobrych rezultatach. Miejmy nadzieję, że z tym skrzydłem będziemy w stanie dojechać, no bez zmiany opon, bo oczywiście opony nam tutaj też będą troszeczkę sprawiać kłopotów. Dobra, zaczynamy się oddalać. No, powiem wam szczerze, że czuć uszkodzenie. Nie da się tak idealnie wejść w zakręt. Na razie pierwszy sektor na purpurze. I to jest na razie jedyne, co tutaj gdzieś możemy próbować osiągać. Czyli na każdym kółku, no próba przynajmniej pobicia czasu. No i dobra, trzecie okrążenie w tej chwili. Drugi sektor na purpurze w tym momencie. No, wyjście troszeczkę ryzykowne było. Tutaj też duży błąd, no ale mimo wszystko, trzeci sektor na fiolecie. Ależ nas wyrzuca tutaj przez to uszkodzenie właśnie tego skrzydła. No, od razu jest rezultat na czerwonym. No, zobaczmy, ten drugi chyba powinien być lepszy. No, tutaj trzeba uważać. Tutaj naprawdę, słuchajcie, to jest miejsce z szacunkiem. No, tutaj niestety nie możemy wyjść idealnie. Przez to uszkodzenie to będzie niestety sprawiało nam coraz więcej kłopotów. Mamy co prawda drugi sektor na fiolecie. No, troszeczkę oczywiście zaczynamy szybciej po prostu pokonywać te zakręty. Staram się tutaj, żeby nie spadała zbyt mocno prędkość. Ważne miejsce, żeby przejechać właśnie tutaj jak najmocniej się tylko da. Dobra, lepsze wyjście, teraz powinien być rekord. No i zobaczymy, słuchajcie, czy jesteśmy w stanie tutaj jeszcze trochę powalczyć. Ten pierwszy sektor na pewno do poprawki. No, drugie ostrzeżenie, więc zaczynamy trochę przesadzać. Jest na fiolecie. Tutaj już gorsze wyjście. No zobaczymy, słuchajcie, czy to się uda. Zaraz zobaczymy, jaki jest stan opon.
Zobaczmy, jak to wygląda. Nie, no na razie naprawdę opony w bardzo dobrym stanie, można powiedzieć. Po 5 kółkach 8%, no to jest marzenie w dzisiejszych samochodach, żeby no, zużycie było na takim poziomie. No na razie 2 sektory na purpur. No błąd tutaj. Czy uda się to uratować? No nie sądzę. Tak, trzeci sektor zepsuty wyraźnie. No już naprawdę zbliżamy się, słuchajcie, powoli do tych kierowców, których będziemy musieli zdublować. Ale jeszcze naprawdę przynajmniej ze 3 kółeczka. No, na razie zielony. Zielony tylko ten pierwszy sektor. Było już szybciej. No też trzeba brać pod uwagę te opony. One już tutaj naprawdę nie dadzą nam za mocno pocisnąć. Możemy jeszcze troszeczkę zacząć szarpać tą mieszanką. Tutaj, w takich właśnie prostych miejscach. Gdzie jest prosta, możemy troszeczkę więcej dać tej mocy. Drugi sektor też zieleń. Te wcześniejsze na pewno były szybsze. No ale mocno tam był zepsuty ten ostatni sektor. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. No prawie zachwiane. Zobaczymy, czy to jest to. Dobrze, udało się. Trzeci sektor. Najszybszy. Dobra, tutaj możemy troszeczkę tej mieszanki zużyć. No, chyba będzie dobrze. Tak jest. Pierwszy sektor na fiolecie. No to nie jest długi tor, więc chociaż 1,5 minuty to sporo. Dobra, i kończymy, słuchajcie, 7 okrążenie. No, troszeczkę tu błąd na końcu. Zobaczmy, jak to się odbije, ale jest kolejny rekord. Minuta 26,905. 8 kółko zaczynamy tutaj. No, zachwiało nas troszeczkę. Zobaczymy, czy dzięki temu będziemy mieć lepszą prędkość. Nie, zepsuty, zepsuty. Prawie 0,2 gorzej. No, już zbliżamy się do tego pociągu. Zobaczymy, jak to będzie przebiegało tutaj. No, można powiedzieć, że jesteśmy w połowie wyścigu w tym momencie. Ależ dużo tutaj bolidów będzie przed nami teraz. No, ten drugi sektor fioletowy. Także jeszcze coś z tych opon jesteśmy w stanie ugrywać tutaj. No, blisko tej tarki. Troszkę zachwiało bolidem. No, zacząłem chwalić te opony i za chwilę od razu utrata przyczepności. Także trzeba troszeczkę mocniej teraz będzie uważać. No, nie sądzę, że ten trzeci sektor lepszy. Duża różnica, 0,7.
ależ wyratowane. No niestety złapana tam tarka. No udało się, słuchajcie, to wyratować. Zobaczcie, 3 sekundy straciliśmy na tym manewrze. Można powiedzieć, że 4 sekundy. No normalnie powiem wam szczerze, że no, chyba już byśmy dawno trafili w ścianę. Ale naprawdę ładnie się powoli już zaczynamy takiej umiejętności, można powiedzieć, ratowania z gorących, kryzysowych sytuacji. To też jest ważne, żeby nawet, no wiadomo, każdemu błąd może się przydarzyć, ewentualnie jakieś dodatkowe czynniki. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie na tyle już zapanować nad pojazdem, że nawet w takiej sytuacji zaczynamy wychodzić z opresji, z jakąś tam stratą czasową, no ale nawet 3 sekundy, jeżeli jedziemy na przykład wyścig 50%, już 100%, to tym bardziej, to już nie jest aż tak duża strata, a możemy jechać dalej. Dobrze, i tutaj też zobaczcie, no oczywiście mamy do czynienia z dublowaniem kierowców przezroczystych. Tak jak wiecie, nie jestem zwolennikiem takiej formy, bo tak naprawdę ona tutaj nic nie robi, możemy jechać bez problemu cały czas tym samym tempem. Troszeczkę nam przeszkadzają, nie widać toru, ale to jest oczywiście za mało, żeby faktycznie sprawiało to jakieś większe problemy. Dużo wolniej, no ale to nie jest to. Słuchajcie, gdybyśmy musieli naprawdę faktycznie uważać na te samochody, wyprzedzać tylko w miejscach do tego faktycznie przeznaczonych, no to oczywiście miałoby to ogromne znaczenie dla naszego czasu. Tak mi się wydawało, że była żółta flaga, ale może faktycznie tylko mi się przewidziało przez chwilę. Dobrze, i tak jak mówię, no dublujemy bez żadnego problemu. Przejeżdżamy tak naprawdę. Nic się nie dzieje. No troszeczkę już zaczynają te opony dawać znać o sobie. Zaraz zobaczymy na ich stan. Ale tak mi się wydaje, że jeszcze nikt nie zjeżdżał. Dobra, zobaczmy jak one wyglądają. 20%. Leciutko żółtawe się zaczynają robić. Ale to oczywiście nie powinno mieć aż takiego wpływu na przyczepność. Oczywiście jedziemy z uszkodzeniami, ale nie ma wyboru. Czasami, słuchajcie, trzeba zaryzykować. Chyba że faktycznie no, jest taki tor, gdzie z każdym uszkodzeniem jest ryzyko, tak jak Monako, Singapur, więc na to trzeba uważać. No, troszeczkę zaczyna nas faktycznie wozić na tych wyjazdach. Dobra, tu już wolałem zachowawczo. To jest takie miejsce, gdzie nie wiadomo, słuchajcie, czy zdążył zareagować. To też jest potwierdzenie tego, słuchajcie, no znamy tor, wiemy na co trzeba uważać na danym torze, jest już zupełnie inaczej wygląda jazda, możemy się skupić tak naprawdę na tym, co się dzieje na torze, przed nami, za nami, a nie faktycznie uważać jeszcze na te ewentualne zakręty. No oczywiście daleki tutaj czas do marzeń, do tego, co gdzieś tam udaje się osiągać normalnymi bolidami, no ale jedziemy, słuchajcie, maszyną, która naprawdę ma kawał historii za sobą. Dobrze, 12 okrążenie. No, najazd na tą tarkę, tutaj trzeba było uważać. No, już ci dublowani kierowcy troszeczkę bardziej porozjeżdżani tutaj na przodzie. Tak, zobaczcie, to jest kierowca, który jest w tej chwili na pozycji trzeciej. Także robimy dubla na 12 okrążeniu.
No, jeszcze coś próbuję tutaj wycisnąć, ale nie wiem, słuchajcie, czy to się uda. Będzie ciężko. No, może jakbyśmy te faktycznie świeżutkie gumki wzięli, to byłoby trochę inaczej. Ale na razie odpukać też bez kar. Tam dwa ostrzeżenia. Troszeczkę, a jednak zobaczcie, trzeci sektor na purpurze, także no, coś tu jeszcze ewentualnie da się zrobić. Spróbujmy. No, jest troszeczkę strachu przy tym wyjściu właśnie na tym zakręcie. Dobra. No nie sądzę. Pierwszy sektor już czerwony. Naprawdę będzie ciężko tutaj. Jeszcze cokolwiek. No zbliżamy się do kierowcy, który jedzie na drugiej pozycji. Także uda nam się zdublować wszystkich kierowców przed zakończeniem wyścigu. Tor lubię w Hiszpanii, naprawdę już troszeczkę tych kilometrów też zrobionych. W miarę opanowane te zakręty. No i proszę bardzo, udało się jeszcze zrobić na koniec fastest lapa. To trzeba się tu pilnować teraz. No już jak postawiliśmy, słuchajcie, że jedziemy na tych gumach do końca, to już nie będziemy tutaj zmieniać tej decyzji. No nie był to najszybszy sektor, ale chyba szybszy niż w poprzednim okrążeniu. No troszeczkę za słabo wykorzystujemy tą mieszankę. Trzeba będzie jeszcze nad tym popracować. Dobra, tutaj możemy troszeczkę tej mieszanki ułożyć. No od razu ten drugi sektor na purpurze. No wywiało nas co prawda tutaj. No to jest to uszkodzenie, które niestety delikatnie nam tutaj komplikuje sytuację. No, troszkę błędów. Dobra, i teraz podepniemy się tą mieszanką. No, niestety przez ten trzeci sektor nie udało się tutaj nic fajnego zrobić. No, ale jeszcze tych kilka szans będziemy mieć. Spróbujemy powalczyć. No, tak czułem, słuchajcie, że to jest naprawdę dobry sektor. Dobra, tutaj też popchniemy się trochę tą mieszanką. Drugi sektor też purpura. Ale tutaj niestety błąd na wejściu. No zobaczymy, czy to nie będzie miało wpływu. To wszystko zależy od tego zakrętu. No i oczywiście tam wejścia w tą szykanę na szybko. No nie. To nie jest to. Troszeczkę ryzyko teraz. No, delikatnie. Delikatnie się udało. Pierwsze dwa sektory szybkie, ten końcówka naprawdę tam spore kłopoty już na tych gumach. 16 kółko w tej chwili. No, zaczyna nas rzucać.
flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. There's three laps of fuel remaining. Ajajajajaj. Ależ masakra. Dobra, zobaczmy w ogóle, czy tu da się jechać z takimi uszkodzeniami. Nie mamy wyboru. Ależ duża strata. 13 sekund. To już czasami lepsze te kary. No, to był niestety właśnie błąd na tej szykanie. Ona nie wybacza. I jak widzieliście, naprawdę ciężko się było wyratować, no ale oczywiście też nie byłem na to przygotowany, można tak powiedzieć. Wcześniejsza reakcja była dużo lepsza. Tutaj po prostu poleciała mi noga na sprzęgło. Co zamiast, no, że tak powiem, troszeczkę ograniczyć kwestię wbicia się w tą bandę, to niestety zrobiło się na odwrót, czyli prędkość wtedy delikatnie wzrosła. No, musimy teraz naprawdę delikatnie przejechać to ostatnie kółko. No, mogło być dużo lepiej, no ale na tym to polega. Słuchajcie, to są wyścigi online. Tak jak widzicie, tutaj nie ma żadnych możliwości pomyłek, przewinień. Słuchajcie tego wszystkiego, co gdzieś tam jest stosowane niepotrzebnie w karierze. Natomiast no, tutaj po prostu jesteśmy na żywca i no, branie udziału przede wszystkim w takich wydarzeniach oczywiście też i wzmacnia nasze doświadczenie, no, pozwala się troszeczkę lepiej zapoznać z torem, no bo jednak jeżeli jeździmy różnymi bolidami na danym torze, to jednak to wyczucie tego toru naprawdę jest dużo, dużo lepsze. No dobra, zbliżamy się, słuchajcie, już ostatni sektor, jeżeli chodzi o to wydarzenie tygodniowe. No, tak jak widzieliście, nie obyło się bez przygód. Pierwszy duży błąd na początku, zderzenie, przez to z uszkodzonym tak naprawdę tutaj przednim nosem jedziemy przez cały wyścig. No i teraz na 16 okrążeniu niestety wypadnięcie, które spowodowało naprawdę spore uszkodzenia. No, to dziwne, słuchajcie, że kierowca się na przykład nie cieszy tutaj w tym starszym bolidzie. Naprawdę, można by było o tym troszeczkę pomyśleć. No i jesteśmy, słuchajcie, na mecie wydarzenia tygodniowego w Hiszpanii F1 2019. No i cóż, udało się tutaj troszeczkę, można powiedzieć, pofrunąć. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rankingu, co tutaj tak naprawdę będziemy mogli z tego wycisnąć. No zobaczymy za chwilkę, jak to będzie wyglądało. No dobra, umiejscowienie, no nic tu się nie zmieniło. No, delikatnie można powiedzieć, wzrosły nam tylko punkciki. ...394-121. To jest wynik tutaj na koniec. Zobaczymy, tak jak powiedziałem, w jakim miejscu nas to tutaj zakwalifikuje. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka. No, na razie 14 pozycja, jeżeli chodzi o właśnie to wydarzenie tygodniowe, więc no, coraz lepiej sobie z tymi wydarzeniami radzimy. 12 godzin do zakończenia, także no, miejmy nadzieję, że troszeczkę tych punkcików wpadnie. No a już oczywiście w przyszłym tygodniu kolejne wydarzenia. Zobaczymy, co dla nas przygotowała zarówno F1 2019, jak i 2020. Także już teraz gorąco serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek na kanale Dark Owen. Dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!